Nowa epidemia, czyli chodzi mi o starego wirusa Malborga, który powrócił. Ogólnie nie ma czym na razie się przejmować, bo bardzo media to hypują, ale chcą głównie rozgłosu i żeby ludzie się martwili. W aktualnym momencie zachorowało na niego 29 osób oraz 9 z nich zmarło. Śmiertelność więc wynosi około 31%. To jest bardzo dużą liczbą, bo na COVID-a w Polsce umiera niecałe 2% osób zakażonych. Komitet Światowej Organizacji Zdrowia już myśli nad szczepionkami, gdyby wirus bardziej się rozniósł po świecie. Nie jest on jakiś straszny, bo powoduje tylko bóle głowy oraz mięśni. Do tego zbiera na wymioty oraz daje gorączkę i może się pojawić od niego wysypka. Ja mam 36,7, już umieram!